Cześć, witam. Dzisiaj postaram wam się zaprezentować rzut w stylu Miguela Catequesa, czyli tak zwany OTG. Jest to o tyle dużo bardziej skomplikowany rzut, taki typowo surfcastingowy, od tego co wykonywałem wcześniej, typowo z nadgłowy. Choć muszę powiedzieć, że w tym rzucie typowo z nadgłowy już miałem pewne doświadczenie, bo udawało mi się naprawdę daleko rzucać samym ciężarkiem, bo tutaj tak samo dzisiaj ćwicząc te rzuty będziemy posługiwać się samym ciężarkiem, nie będzie przyponu z naszymi filecikami, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to teraz, żeby nauczyć się troszeczkę bardziej tej techniki. Słuchajcie, ten rzut w stylu OTG no będzie wymagać od nas na pewno dobrej żyłki strzałowej, no bo jeżeli mamy się nauczyć rzucać, to jednak będziemy potrzebować wykonywać dużo tych powtórzeń. Na potrzeby dzisiejszego reportażu kupiłem taką żyłkę, kosztowała mnie 39 zł. Też muszę powiedzieć jedno, to będzie moje pierwsze spotkanie z tym rzutem. Postaram się oczywiście, jeżeli chodzi o teorię, wam przedstawić ją jak najlepiej się da. Jeżeli chodzi o moje rzuty, no to postaram się też wybrać dla was te, które moim zdaniem były jak najbardziej udane, ale no miejcie to też na uwadze, że na pewno jakieś tam delikatne błędy będę robił w tym rzucie, co niewątpliwie też się przełoży na odległość tego rzutu. Jeżeli chodzi o kołowrotek, który ja dzisiaj użyję do ćwiczeń, to jest już prezentowany wcześniej Quick SLS 570FD. On się, wiecie, mi sprawdził. Nie jest to typowo morski sprzęt, tak jak żeście sami zauważyli u nas w komentarzach, które wpisujecie w portalu Władek.pl. Nie jest to po prostu kołowrotek do, no, nazwijmy to, długich dystansów, długich zarzuceń. Aczkolwiek, wiecie, ja już dysponuję dwoma takimi kołowrotkami. Moje dwa wędziska są wyposażone w te kołowrotki. One się świetnie sprawdzają w naszych typowo, nazwijmy to, plażowo-bałtyckich wypadach, z tego względu, że nasz Bałtyk nie jest mocno zasolony, a z drugiej strony wystarczy po prostu troszeczkę przemyć szpulę i naprawdę nic się nie powinno z tym kołowrotkiem stać. I spróbujemy też zarzucić tym rzutem OTG ze zwykłą żyłką bez przyponu strzałowego, zwykłą 28, przepraszam, 30, 0,30 mm bez przyponu strzałowego i zobaczymy po prostu, co się stanie, czy ona się po prostu nam urwie, czy ten przypon strzałowy jest naprawdę potrzebny, no bo tutaj, wiecie, on ma tutaj 0,60 ten przypon strzałowy, a żyłka główna ma 0,30, no to wiecie, no teoretycznie, jakby tak pomyśleć, to 0,30 teoretycznie powinno też dać radę. Spróbujemy założyć trochę mniejszy ciężarek, nie wiem, około 100 gram, wykonać ten rzut, wykonać go może kilka razy i zobaczyć, czy po prostu ta nasza żyłka puści. Także zapraszam do oglądania tego krótkiego filmu. Może się coś z tego nauczycie, ja na pewno się coś nauczę dzisiaj. Dobra, słuchajcie, żyłki mam związane, czyli moja żyłka podkładowa plus żyłka ta kolorowa. Specjalnie tutaj tak się ustawiłem, wiecie, żebyście też widzieli, jakie są kolory. Oczywiście kolory trzeba w odwrotnej kolejności sobie, nie wiem, spisać czy zapamiętać, bo czym będziemy po prostu dalej zarzucać, tym po prostu będzie tych kolorów więcej schodzić, ale żyłka oczywiście jest nawinięta, nazwijmy to, od tyłu. Czyli tak, najpierw mamy kolor taki fioletowy i lecimy. Następnie wchodzi kolor pomarańczowy. O, po pomarańczowym, ojej, trochę mi się zakręciło, poczekajcie. O, po pomarańczowym mamy kolor, wydaje mi się, że czarny, zaraz zobaczymy, czy aby na pewno. Już patrzę, tak. Czyli mamy teraz nawijamy czarny. Po kolorze czarnym mamy taki dosyć fajny, można byłoby powiedzieć fluoro, kolor zielony. Lecimy. O, i po kolorze zielonym mamy znowu fioletowy. Następnie pomarańczowy,
po pomarańczowym mamy znowu kolor czarny. No i leci kolor czarny, się nawija. Po kolorze czarnym mamy znowu ten nasz bardzo taki fajny zielony, bardzo charakterystyczny, bardzo fajnie widoczny, wiecie, w nocy. O, ten taki zielony, można byłoby rzec, fluorescencyjny. I po tym zielonym mamy, czy muszę spojrzeć, wiecie, czy aby na pewno. Tak, i teraz mamy już taki kolor, no można byłoby powiedzieć biały, przezroczysty. I tutaj się będzie najprawdopodobniej zaczynać nam ten przypon strzałowy. Sprawdzam, tak. Okej. Mamy to nawinięte. Jest końcóweczka. Mamy ten przypon strzałowy. On jest taki, wiecie, taki biały, lekko fioletowy w moim przypadku. Dobrze, spróbuję teraz do końca tego dowiązać krętlik z agrafką i zaczniemy może od jakiegoś lżejszego ciężarka. Tak jak widzicie, dzisiaj na pierwszy rzut poszło moje topowe wędzisko, które do tej pory mam. Jest to Seacor Cormorana Competition X. Tutaj mamy ciężar wyrzutowy 120 gram. Ja myślę, że na początek rzucimy to 120 gram, żeby zobaczyć w ogóle, czy uda mi się naładować tą wędkę. No i sami zobaczycie zresztą, jak będzie to wyglądać. Przystępujemy do rzutu. Na początek troszeczkę teorii. Z nią pewnie będzie najprościej. Jeżeli chodzi o wędzisko do ćwiczeń, powiem Wam, czym krótsze, tym lepsze. Najlepiej, jak sobie zostawicie dolną samą część, założycie sobie kołowrotek. Teoretycznie może być nawet bez szpuli, żebyście nie mieli tam jakichś, wiecie, problemów z plączącą się żyłką. I popróbowali sobie samą końcówkę rzutu, gdyż ona jest najważniejsza. Najważniejsze jest to na końcu wypchnięcie tego wędziska, bo wtedy oddajemy ten cały, tą całą energię, którą wcześniej skumowaliśmy w nim. No i według znawców sztuki rzucenie samym końcem tego sposobu, tej metody daje nam wyniki rzędu 150 metrów, a dodanie do tego obrotu, no, zwiększa nam tą możliwość wyrzucenia na około 50 metrów więcej, czyli no, powiedzmy, że można osiągnąć tą magiczną cyfrę 200 metrów. Słuchajcie, trochę teorii. Zacznijmy od ułożenia przed rzutem. Stajemy tyłem do morza, uginamy lekko nogi. Wędkę w zasadzie kładziemy, szczytówkę kładziemy na piasku. I teraz tak, w moim przypadku, w przypadku mojego wędziska, bo tutaj też jest, wiecie, dolnik ważny, jak on jest duży, robimy to tak, że prawa ręka jest zgięta, lewa jest wyprostowana. Wychodzi to coś takiego nam teraz wychodzi. I teraz tak, pierwszy element rzutu to jest lewa noga, wychodzi nam tak, do tyłu. Robimy taki, jakbyśmy chcieli szybki zwrot zrobić, bo o to w tym wszystkim chodzi. I teraz zobaczcie. I teraz robimy tą nogę i w tym momencie zaczynamy rzut. Ja mógłbym, zobaczcie, tą wędkę jeszcze dalej do tyłu wziąć. Tutaj też ważna rzecz, nie powiedziałem o ciężarku. Ciężarek, długość przyponu powinna być taka, że nasz ciężarek będzie gdzieś mniej więcej w połowie pierwszej, drugiej przelotki. On jest gdzieś tam za nami, czyli no w tym momencie on by był w wodzie. Ja stoję troszeczkę może źle, bo mamy troszeczkę małą plażę, tak jak widzicie, nie jestem we Władysławowie, nie mogłem być we Władysławowie, bo tam jest pełno ludzi cały czas. A ćwiczenia radzę Wam też wykonywać gdzieś w bardziej odludnym miejscu, bo ciężarek potrafi się zerwać i jak komuś przyłoży, to będzie jakiś problem, a tutaj jest odludna bardzo, bardzo plaża, więc mogę sobie na to pozwolić. Dobra, słuchajcie, no więc tak, kładziemy sobie ciężarek tu, naciągamy żyłkę, lekkie ugięcie nóg i wykonujemy noga do tyłu i zobaczcie, ta ręka lewa wyprostowana. I teraz tak, obracamy się i zobaczcie, wędka cały czas jest przy ziemi. I teraz ważna sprawa. Tutaj się też to średnio da, ale o co chodzi? Mamy wędkę przy ziemi
I teraz ta pozycja, którą ja teraz mam, jest jakbym rzucał oszczepem. Nie wiem, czy to widać, bo to troszeczkę od tyłu mnie widzicie, ale jest jakbym rzucał oszczepem. I to jest dobry punkt wyjściowy do przejścia na drugi etap tego rzutu, a mianowicie na wypchnięcie naszego zestawu w górę. Słuchajcie, jedna też bardzo istotna rzecz. Nie celujemy w jakiś punkt w wodzie, bo to nam bardzo skróci dystans. Celujemy punkt w powietrzu. Najlepiej sobie obrać jakąś chmurę. Super, jest, jak ona się za szybko nie przemieszcza, ale no mniejsza, większa, słuchajcie. Celujemy w jakiś punkt w powietrzu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, ten punkt musi być odpowiednio wysoki. Znawcy mówią, że 45 stopni, no to ma jakieś odzwierciedlenie, wiecie, w balistyce, bo to jednak jak się odda strzał pod kątem 45 stopni, to on najdalej po prostu leci. Także obierzmy sobie jakiś punkt gdzieś wysoko. Zobaczcie, ja mam ten problem, że jak ja bym tą wędkę teraz, wędzisko chciał tak podnieść, to mi szczytówka dotyka plaży. Ale okej, okay, mamy coś takiego. W tym punkcie żeśmy skończyli i w tym momencie, zobaczcie, zaczyna nam się ten drugi etap, czyli wypychanie tego zestawu. I teraz to wygląda w ten sposób, że naszą lewą rękę mamy wyprostowane w tym momencie. Prawa ręka jest blisko, jest po prostu zgięta. I teraz wygląda to w ten sposób, że prawą rękę wyprostowujemy, a lewą rękę bardzo mocno przyciskamy do siebie. Kończymy w takim miejscu, gdzie to wędzisko jest pod kątem 45 stopni i w tym momencie przejście z tego 45 stopni do tego powinno nam dać super wysoki, fajny, daleki strzał. No miejmy nadzieję, że strzał rekordowy nasz no powinno być ok. Czyli spróbujmy jeszcze raz. Tak może trochę nieudolnie, ale ok. Nogi zgięte. Tak. O. Ciach, tu mi się trochę kabel, wiecie, majda, ale ok, damy radę może. Noga do tyłu. I takie coś. Tak. Spróbujmy jeszcze raz. No tak jak widzicie, to rzucanie nie jest łatwe. Tutaj widzicie moje próby z ciężarkiem 150 gramów wędką Seacore Competition X Cormorana. Ona jest dosyć fajna, fajnie się ładuje, aczkolwiek nie mogę, wiecie, dojść do tej bariery 150 metrów. Jestem cały czas blisko niej, tam bywało i 140 metrów, ale no nie przekroczyłem z tej bariery 150 metrów, nawet tak jak po zmianie tego ciężarka na cięższy, nadal, tak jak widzicie tutaj w tle te filmiki, no nie wygląda to ciekawie, popełniam sporo błędów. W moim odczuciu takim podstawowym błędem, który robię, jest trajektoria lotu. Bardzo mam tendencję do ścinania tego rzutu i ten tor lotu jest taki dosyć płaski i no i co za tym idzie, szybciej ten ciężarek nasz ląduje w wodzie, trzeba byłoby po prostu wyżej popróbować strzelać. Mam problemy z opanowaniem tego punktu na niebie. No dzisiaj mam troszeczkę utrudnione zadanie, bo tak jak widzicie, jest duża mgła, pełno chmur na niebie, takie jednolite zachmurzenie i no nie ma jakiegoś takiego punktu, który mógłbym sobie obrać i który by mi pozwolił na to, że bardzo fajnie byłoby mi celować w jakiś tam punkt po odpowiednim kątem na niebie. Poza tym kończę też ten mój rzut trochę nieudolnie. Zmienię wędzisko teraz na mojego MCasta, MCast Surf Dive. Ono troszeczkę jest bardziej miękkie. W tym wędzisku zastosuję własno samorobny przypon strzałowy. Jeszcze jedna dość istotna sprawa, słuchajcie, jak trzymać żyłkę przy tym strzale, no bo jednak mimo wszystko ta siła, która będzie oddziaływać, jest dosyć duża i tutaj no niewątpliwie na pewno potrzebujecie ochraniacz na palec, bankowo, bez tego nawet nie podchodźcie. Szkoda zachodu, szkoda waszych nerwów i szkoda upływu krwi, bo będzie bankowo. Ja już tego doświadczyłem, także to coś już o tym wiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak zwolnicie kabą kołowrotka, zobaczcie, tutaj mi się... Mam tą drugą żyłkę, ale zobaczcie, o co chodzi. O kąt, jaki ma nasza żyłka, ta tutaj, ta żyłka, ta strzałowa, ona musi mieć to 90 stopni. Nie róbcie czegoś takiego,
ani nie róbcie czegoś takiego, bo zobaczcie, zleci wam. Zleci wam ta żyłka i no w tym momencie no nie jest wesoło, tak? No, powiedzmy to tak sobie o pokrótce. Czyli zobaczcie, jest 90 stopni. O. Tutaj mi się akurat tak trochę brzydko zrobiło, ale no tutaj sobie pozwolę troszeczkę większy ten kąt mieć minimalnie, żeby na pewno nic nie zahaczyło, ale no to jest podstawa. To jest podstawa, bo najgorzej jest jak sobie zamachniecie bardzo mocno i nie wiem, będziecie mieli kabłąk zamknięty, albo tutaj coś się wam namiesza, zrobi wam się jakiś pęczek gdzieś, to wiecie, wam się poplącze, będziecie sobie tylko pluć w brodę, a to nie będzie wtedy nauka, tylko będziecie po prostu się denerwować. Przypon strzałowy zrobiłem, zobaczcie, z takiej żyłeczki. Jest to żyłeczka 0,55. No tutaj producent mówi, że 40 kg wytrzymuje. Postaram się dzisiaj dosyć mocno tym porzucać. Zacznę od ciężarka 100 gram na tym MKście. Na tej wędzisku MCast. Kołowrotek jest ten sam, jest to ten Quick, który używaliśmy wcześniej, SLS570FD, także no tutaj się dużo nie zmieniło. Jeżeli chodzi o żyłkę, to już jest taka troszeczkę bardziej zmęczona żyłka, ona mi kiedyś przy jakimś zaczepie puściła, więc tutaj na te kolory nie zwracajcie uwagi. Ja postaram się to tak kontrolować, żeby wam też móc powiedzieć, czy to porównywalne są rzuty. Postaram się też zobaczyć, czy ten węzeł zderzakowy, który jest na połączeniu tej cienkiej żyłki 0,28 z żyłką 0,55, czy on w jakikolwiek sposób wpływa nam na ten rzut, czy słychać w ogóle, jak przechodzi przez przelotki i tak dalej. Także porzucam trochę, popatrzcie, jak to wygląda i zobaczymy. Jeszcze jedna kwestia, którą poruszyłem na samym początku tego filmu. Otóż, czy trzeba w ogóle używać przyponu strzałowego? No więc to się niestety nie nagrało, wiecie, ale użyłem ciężarka 100 gram, przywiązując go za pomocą oczywiście krętlika i agrafki do naszej żyłki z 0,28. Użyłem minimalnej siły, nie tak gwałtownie, nie tak mocno, jak widzicie na tych filmach, co sobie lecą w tle. I co się stało, słuchajcie, no nie zdążyłem zamachnąć się, wykonać tego pełnego obrotu, czyli nie przeszedłem do tej końcowej nawet fazy i już na końcu żyłki nie było po prostu naszego ciężarka, ona się po prostu urwała. I teraz no pytanie jest, czy się urwała na końcu, na tym naszym węźle? Nie, urwała się po prostu gdzieś dalej, tak? No, tak według tego, co założyłem na tej żyłce, no, czyli to nie było zaraz przy węźle. No i słuchajcie, taka kicha trochę w tym momencie, tak? No bo ja nie znalazłem, wiecie, tego ciężarka. Nie wiem, w którą stronę poleciał. No mam takie szczęście, tak jak widzicie, jestem na takim odludziu troszeczkę, także nic, nikomu się krzywda nie stała. Uważajcie na takie sytuacje, to się po prostu zdarza. Aczkolwiek, tak jak na początku powiedziałem, że zrobimy taką próbę, żyłka 0,28 nie wytrzymuje typowego zamachnięcia się, typowego wystrzału słów castingowego, więc podarujcie sobie, nawet szkoda ołowiu, na pewno przypon strzałowy musi być, tak jak w tym MKście zrobiłem sobie po prostu prosty, zwykły przypon strzałowy z żyłki 0,58, połączyłem ją węzłem zderzakowym. On troszeczkę tak ordynarnie wygląda, bo to jest jednak przejście z 0,58 na 0,28. Wiecie, to jest jednak dosyć spora różnica żyłek, ale dało radę, słuchajcie, i to daje, i to nam w zupełności wystarcza. Także przypon strzałowy musi być. Czy to będzie przypon strzałowy koniczny, który tam kupicie dosyć tanio, bo on chyba kosztuje 7 zł tak za sztukę, czy 5 zł za sztukę, on ma wtedy 15 metrów i on jest faktycznie od 0,60 do 0,30 czy 0,28 ta żyłka schodzi bardzo tak płynnie i następnie no macie żyłkę, no kończy się tą żyłką 0,28, wy sobie tą żyłkę przywiązujecie na przykład węzłem zderzakowym do swojej głównej żyłki i potem to już leci bardzo fajnie, bardzo, zresztą taki węzeł zderzakowy 0,28 na 0,28, on też bardzo fajnie wygląda, wiecie, i tam nie ma z nim jakichś problemów.
Także możecie sobie coś takiego kupić, albo ogólnie sobie kupić taką żyłkę, jaką pokazywałem na początku, wiecie, już przy przyponem konicznym, tym strzałowym, no i oczywiście tam jeszcze z 200 metrów tej kolorowej żyłki jest. Rozwiązań jest kilka, aczkolwiek przypon strzałowy no 0,50-0,60 musi być, to jest wymóg jednak. Zobaczcie sobie teraz, jak robią to zawodowcy. Zupełnie to inaczej wygląda niż to moje nieudolne próby. Aczkolwiek pamiętajcie, że to jest pierwszy odcinek serii, nazwijmy to 3 odcinków o tym zarzucaniu OTG. Więc no wiadomo, się uczymy. Myślę, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie lepiej. Myślę, że za parę miesięcy będzie drugi odcinek i tak mniej więcej za 8 miesięcy będzie trzeci.